Siema, z tej strony Mohol. W dzisiejszym filmie chciałbym przedstawić Wam analizę najnowszego blogu na stronie Diablo 3. Tytuł blogu to Okiem projektantów, balans i zestawy klasowe. W tym blogu deweloperzy gry przedstawiają nam pewne dane dotyczące gry, a także czym będą się kierować w przyszłych aktualizacjach, no i jak przyszłość tej gry będzie wyglądać. No i tutaj zacznijmy. Okiem projektantów to cykl wpisów na blogu, w którym wyjaśniamy metodologię oraz proces powstawania aktualizacji zawartości. W sanktuarium mnóstwo się ostatnio dzieje, więc pamiętajcie, że autorami poniższego artykułu są członkowie zespołu Diablo 3. No i ostatnio pracowaliśmy nad kilkoma aktualizacjami zawartości Diablo 3, w tym nad opublikowaną w listopadzie ubiegłego roku aktualizacją 2.6.7. Wprowadziliśmy w jej ramach dwa nowe zestawy klasowe dla krzyżowca i mnicha oraz znacząco zmieniliśmy mechanikę tornada barbarzyńcy. Z zadowoleniem stwierdziliśmy, że efekt był piorunujący dla końcowej meta gry i właśnie taki wynik mieliśmy nadzieję osiągnąć. No i się aktualizacja 2.6.7 bardzo podobała. Zestawy są dość mocne. Krzyżowiec został boskiterem. Mnich, no nie do końca. Jest to zestaw, który jest używany teraz, no ale nad tym spoko. To jednak nie koniec naszych wysiłków. Pracujemy obecnie nad aktualizacją 2.6.8 i w związku z tym chcielibyśmy przedstawić Wam, jak dochodzimy do zmiany balansu zestawów klasowych w przyszłych aktualizacjach, zanim opublikujemy je na PST. O co w tym chodzi? Chcą nam powiedzieć, co biorą pod uwagę przy zmianach, tak? Wcześniej tego nie mieliśmy. Wcześniej po prostu wprowadzali zmiany, wprowadzali PST. Myśmy to testowali na PST, później były nerfy. No i nie wiadomo, z czego oni brali po prostu wszystkie rzeczy, tak? Teraz tym blogiem chcą nam wyjaśnić, co biorą pod uwagę w momencie, kiedy wprowadzają jakieś zmiany w danych zestawach czy w danych przedmiotach. Jeżeli chodzi o poziom mistrzowski i głębokich szczelin, balans w Diablo 3 oblicza się na podstawie gigantycznej ilości danych. Zbieramy ją z rozmaitych miejsc, jak przewodniki po konfiguracjach, transmisje z rozgrywki waszych ulubionych streamerów oraz tablice wyników. Co więcej, mamy też podgląd naszych wewnętrznych danych analitycznych, które nie ograniczają się tylko do sukcesów 1000 najlepszych graczy z każdej kategorii. Biorą pod uwagę po prostu bardzo, bardzo dużo danych. Ostrzegają jednakże, żeby danych tych nie należy wyrywać z kontekstu, są częścią większego, nieustannie zmieniającego się ekosystemu. Oto przykładowe aspekty całości, które bierzemy pod uwagę, czyli to, co oni biorą pod uwagę przy wprowadzaniu nowych aktualizacji. Wyniki poszczególnych graczy, a ich poziomy mistrzowskie. Poziom mistrzowski bezpośrednio wpływa na długofalowe postępy gracza. Trzeba brać go pod uwagę podczas porównywania danych różnego typu. No to jest z oczywiste, tak? Im wyższy paragon, tym więcej statystyki podstawowej, tym wyższą głęboką szczelinę można zrobić, tak? Tym postać jest mocniejsza. To, co również biorą pod uwagę, to założenia projektowe oraz funkcjonowanie zestawów klasowych w praktyce. Czym dany zestaw pomaga najbardziej? W likwidowaniu dużych grup słabszych potworów czy strażników szczelin, czy zapewnia wsparcie innym członkom drużyny. Czy lepiej wypada podczas gry grupowej, czy w pojedynkę, czy w założeniu powinien mieć jakieś inne właściwości. No i to, co oni biorą pod uwagę, tak? Jak dany zestaw działa. To, czego oni nie biorą pod uwagę, poniżej chcielibyśmy wymienić parę aspektów, których szczególnie staramy się nie brać pod uwagę przy pracach nad balansem klas. No i to ma sens, tak? Wzmocnienia sezonowe i wpływ na ogólną efektywność zależy nam na projektowaniu ciekawych i zwiększających przyjemność z gry wzmocnień sezonowych bez zwracania szczególnej uwagi na balans klas. No i to ma sens, tak? Ludzie grają też poza sezonem. Niektóre wzmocnienia zapewniają mniejsze lub większe korzyści określonym klasom, ale to nic, bo sezony wpływają na rozgrywkę tylko tymczasowo.
No tak, niektóre klasy bardziej czerpią z bonusów sezonowych, bo niektóre z klasy są bardziej oparte powiedzmy na skracaniu. I tak jak był w sezonie 18 były bąbelki, skracanie na DPS i na zasoby, tak? No to miało znaczenie. Niektóre klasy bardziej z tego korzystały, inne mniej. I to, czego też nie biorę pod uwagę, to bezpośrednie porównanie poszczególnych klas. Choć zależy nam, aby poszczególne klasy były zbliżone pod względem efektywności, to chcemy też zachować ich indywidualizm. Każda z klas powinna umożliwiać osiągnięcie tych samych celów, ale w inny sposób. Bo to jest coś, czego nie rozumiem. Bo nie biorę tego pod uwagę. Nie biorą pod uwagę bezpośredniego porównywania poszczególnych klas, czyli nie chcą porównywać ze sobą barbarzyńcy i krzyżowca, czy barbarzyńcy i czarownicy, tak? A zarazem chcą, aby te klasy były zbliżone pod względem efektywności. No to przepraszam, jak można je nie porównywać, a wiedzieć, że już są zbliżone? Nie do końca to łapię. Może wy będziecie wiedzieć, piszcie w komentarzach. Podczas prac nad balansem musimy określić pewien punkt odniesienia. Naszym ideałem w przypadku zestawów klasowych w Diablo 3 jest możliwość osiągnięcia mniej więcej 130 poziomu głębokiej szczeliny w pojedynkę i przy założeniu, że dana postać ma 5000 paragonów mistrzowskich. 5K paragonów, 130. 5K paragonu, 5000 paragonów to jest bardzo dużo. Przynajmniej jak dla mnie. Nie wiem jak dla was. Dla niektórych graczy to mało, dla innych dużo, a skoro tak, to jest to wartość kompromisowa w ujęciu ogólnym. W ujęciu ogólnym to jest bardzo dużo. Jest setki, naprawdę tysiące graczy, którzy nie doszli do poziomu 5000 paragonów. No ale według Blizzarda 5000 to jest tak średnio. Okej. Okay. Później przedstawiamy uśrednione wyniki klas dotyczące poziomu głębokich szczelin przy założeniu, że dany gracz ma 5000 paragonów mistrzowskich. Dane zebraliśmy w ciągu kilku tygodni po wprowadzeniu aktualizacji 2.6.7 w grach niesezonowych. To jest bardzo ważne. To jest poza sezonem, bez bonusu sezonowego, tak? Uwzględniając globalne tablice wyników. OK. Czyli tutaj biorą pod uwagę nie tylko Europę, ale także Stany Zjednoczone i Azję. Według tego, przy 5000 paragonów dane klasy mogły średnio osiągnąć taki wynik głębokiej szczeliny. Tak? To, co widzimy tutaj, co się wyróżnia, to jest krzyżowiec. Krzyżowiec, który dostał naprawdę dużego buffa, jest najsilniejszy, miażdży wszystkie inne klasy w danym momencie. Także spodziewajcie się tego, że krzyżowiec dostanie po prostu nerfa. Ten set, który jest teraz, dostanie nerfa. To jest pewne. Szaman 130 przy 5000 paragonów. No, trzeba by było się naprawdę natrudzić. Build na szamana jest bardzo ciężki. Ja szamanem mało co gram, ale rozmawiałem z ludźmi, którzy grają szamanem i ten build jest naprawdę bardzo, bardzo ciężki. 130 średnio, żeby zrobić. Nie wiem, skąd oni te dane wzięli. Tu powinno być dużo, dużo niżej. I oni tutaj piszą, że z powyższych danych jasno wynika, że które klasy radzą sobie zbyt dobrze, a które wypadają słabiej. Nekromata wypada słabo, bo poza sezonem tak, poza sezonem. No, barbarzyńca bardzo dobrze. Okej, okay, ale przejdźmy do drugiej tabelki. Dla porównania przedstawiam wyniki z tego samego okresu ze wskazaniem na ich wzrost w sezonie. Wielu graczy nie przekroczyło 5000 paragonów mistrzowskich. No wiadomo, że w sezonie 5K paragonów osiągnąć, to trzeba by było grać codziennie po 12 godzin i biegać praktycznie same 150 a po przekroczeniu, nie wiem, miesiąca gry, tak? 5K paragonu. Naprawdę nie wiem, skąd oni to wzięli, ale nieważne. No i tutaj, jak widzimy, barbarzyńca jest trochę zbliżony już do krzyżowca, tak? No tylko dziwi mnie to, że krzyżowiec poza sezonem ma 138, a na sezonie ma 136, gdzie jest buff sezonowy jeszcze do tego. No ale w każdym bądź razie barbarzyńca radzi sobie dużo lepiej. Jeżeli chodzi o nekromantę,
118, nie zgodzę się z tym. Nekromanta może robić w tym sezonie dużo, dużo więcej. Naprawdę build pod nowe śmierci jest tak mocny, gram tym buildem, to wiem, jest tak mocny, że naprawdę może zrobić dużo, dużo więcej na tym sezonie. Ale jeżeli nie każdy gra tym buildem, dlatego może dlatego mają takie dane. Większość ludzi na tablicy wyników zrobiła to pod magów, a nie pod nowe śmierci. Czarownica około 130. To co ta tabelka mi daje do zrozumienia, to to, że nekromanta dostanie buffa. Czarownica zostanie tam, gdzie jest. Nie będą nic zmieniać. Niech mniej więcej będą coś z tym robić. No i oni tutaj niżej przedstawiają. Widzimy tutaj, którym klasom wzmocnienie sezonowe sprzyja najbardziej. Z drugiej strony łatwo wskazać te, po które gracze sięgali niechętnie lub nie starali się aż tak, próbując osiągnąć jak najdalszy poziom. Wiadomo, w sezonie obecnym mamy jak najwięcej barbarzyńców, bardzo dużo, jak najwięcej krzyżowców. Szamana nie spotkałem ani jednego. Naprawdę. W tym sezonie ani jednego szamana nie widziałem. Czy to na grach publicznych, czy znajomi. Nikt nie gra szamanem. Ta klasa jest po prostu zapomniana. Także spodziewajcie się, że w najbliższej aktualizacji 2.6.8 szaman dostanie dużego buffa. Choć właśnie taki jest nasz cel, to przyznajemy też, że nie zawsze wszystko idzie zgodnie z naszymi zamierzeniami. Tak jak wiele innych gier, Diablo 3 ma mnóstwo szczegółowych zasad mechaniki. Nawet drobna zmiana może znacznie wpłynąć na resztę gry, więc staramy się wprowadzić je bardzo uważnie. No, zgadzam się z tym. Każda zmiana niesie ze sobą jakieś konsekwencje, nawet najmniejsza. No i tutaj oni to podkreślają. Wiemy też, że nawet przy zachowaniu należytej ostrożności zamierzony efekt często udaje się osiągnąć dopiero po kilku korektach. No tak, tak jak Blister robi. Czasami daje po prostu za dużo, a później robią nerfa, a później poprawiają. Przykład na ostatnio był Lament, tak? Najpierw dali buffa, później się okazało, że go zabiorą, a później jednak mimo wszystko go wprowadzili. No to to są ich korekty, tylko że zrobili to tak chaotycznie, że no, zobaczymy, co będzie dalej. Dlatego przyjęli pewien margines błędu, zależny od efektywności klas postaci. To jest ważne. Dlatego, że w zależności od tego, jak dana klasa będzie sobie radziła tutaj, tak, jakie będą ich uśrednione dane, to będą albo robić nerfy, albo będą robić buffy. I tutaj wypisują, jeżeli pomiędzy postaciami będzie 1-2 poziomy głębokiej szczeliny różnicy, czyli oni są blisko swojego zamierzonego efektu. Tutaj nie będą brać pod uwagę żadnych zmian. Wszystko jest w porządku. No tak, no to lepszą mapę trafisz lepsze mobki, no to zrobisz po prostu wyższą szczelinkę, tak? Będą ci się lepszy trafi, 1-2 szczeliny, nie ma problemu. Absolutnie się z tym zgadzam. Jeżeli chodzi o 3-4 poziomy różnicy, to dla nich to będzie pewne ostrzeżenie, że tutaj należy uważać na wzmocnienie lub osłabienie, czyli będą patrzeć na to, żeby za bardzo nie znerfić albo za bardzo nie zbuffować danej postaci, będą się po prostu bacznie temu przyglądać. Jeżeli różnica pomiędzy tymi klasami będzie 5 lub więcej poziomów, jest to sygnał, że potrzebna jest wymierna zmiana. Taki wynik informuje nas, że dana klasa jest zbyt słaba lub zbyt mocna i trzeba się tym zająć. To oznacza, że będą albo nerfy, albo buffy. Tylko kwestia jest taka, jak dla mnie, co według nich to jest wymierna zmiana. Bo można znerfić, można dać buffa, ale jeżeli za mocno zbuffują, no to ta dana klasa wtedy w następnym sezonie znowu dostanie nerfa. Skończy się na tym, że będzie buff, nerf, tak? No nie wiem. Nie wiem, jak oni sobie to wyobrażają, ale to jest naprawdę wymierna zmiana. Nie wiem, co oni przez to rozumieją, jeżeli chodzi o wymierną zmianę. Ale przejdźmy dalej.
Pamiętajcie, że pracujemy na danych zbiorczych. Powyższe tabele dają nam całościowy obraz efektywności klas, a nie poszczególnych zestawów. To tak, zgadza się, bo to może być osiągnięte na różnych zestawach. W szerszej perspektywie nieco lepsze konfiguracje mogą równoważyć słabszych. Ponieważ wprowadzone przez nas zmiany dotyczą zestawów i poziomu przedmiotów, musimy dodatkowo analizować dane przez pryzmat efektywności różnych konfiguracji postaci, zależnie czy chodzi o zestaw klasowy, czy zbudowany na dziedzictwie snów. Powyższa metoda jest tylko przykładem metodologii, którą stosujemy, by ustalić, którymi klasami musimy się zająć. No, ma to sens, tak? Ma to sens. Ja jestem za, żeby wszystkie klasy mogły mniej więcej tak samo grać, tak? Jeżeli chcę robić sobie barbarzyńcę, robię sobie barbarzyńcę, wiem, że nie będę odstawał od grupy, tak? A nie tak jak jest teraz, w danej chwili, że szamanem nikt praktycznie nie gra, bo jest po prostu za słaby, tak? W porównaniu do krzyżowca czy do barbarzyńcy. I to jest na plus. To jest na plus, naprawdę, please, ok, idź z tym do przodu, jest spoko. Spoko. Limit 150 poziomu szczegółowej szczeliny. Warto odnotować, szczególnie z myślą o graczach, którzy czekali na tę odpowiedź, że nie planujemy podnieść limitu 150 poziomu głębokiej szczeliny. Dlaczego? W skrócie, przyniosłoby to więcej kłopotów niż korzyści. I tu się zgodzę. Jeżeli uśrednią klasy, jeżeli zrobią w ten sposób, że te klasy będą mniej więcej podobne do siebie, no to naprawdę podnoszenie poziomu 150 głębokiej szczeliny nie ma sensu do 200. Nie ma to sensu. To te liczby idą już 1 do 16 potęgi, tak? No boss na 150 ma, z tego co pamiętam, 92 i 18 zer, tak? To jest wielka liczba. Naprawdę, wyższych liczb nie potrzeba. Trzeba to zrobić tak, żeby to działało na niższych liczbach. Tutaj wdając się w szczegóły, rozwijanie końcowej fazy gry poprzez dodawanie poziomu głębokiej szczeliny nie przysłużyłoby się Diablo. Minęło mnóstwo czasu od rozpoczęcia pracy nad grą i obecnie zależy nam głównie, aby była ona jak najlepsza i jak najbardziej zróżnicowana. Oko. Aby to osiągnąć, po pierwsze musimy wprowadzić rozwiązania umożliwiające nowe konfiguracje, a po drugie ulepszyć te mniej efektywne spośród już istniejących. Utrzymanie lub nawet nieznaczne obniżenie limitu pomaga nam skupić się na poprawie zróżnicowania rozgrywki. Jasne, niepotrzebne są duże liczby. Naprawdę, niepotrzebne są duże liczby. Projektowanie gry dla jednego lub wielu graczy. Nie jest prawdą, że opracowujemy balans gry wyłącznie z myślą o grupach czterech graczy. Choć bierzemy drużyny pod uwagę, to nie skupiamy się wyłącznie na grze wieloosobowej. Bo dobrze wiemy, że nie wszyscy lubią grać w grupie. No wiadomo. Są ludzie, którzy grają tylko solówkę. Znam takich i jak lubią, to lubią, tak? Zapewniamy, że projektujemy zawartość tak, aby usatysfakcjonować większość graczy, uwzględniając oba style gry. Gdybyśmy projektowali grę tylko pod kątem jednego trybu, mogłoby to znacznie wpłynąć na jakość drugiego, zapewne ograniczając jego efekt atrakcyjność. Wiadomo, chcą tutaj w pewien sposób działać na obydwa style gry. Od zasady jest tylko jeden znaczący wyjątek. Są to konfiguracje zadające 0 obrażeń na sekundę, czyli ZDPS. Z-Monk, Z-Barb, Z-Necro. Są to postacie, które sprawdzają się tylko w grze wieloosobowej. Dość długo dyskutowaliśmy w naszym zespole, czy powinniśmy promować taki styl rozgrywki, czy zniechęcić do niego graczy, lub wręcz go usunąć. Każda gra z serii Diablo polega głównie na zabijaniu potworów i zdobywaniu łupów, więc zadawaliśmy sobie pytanie, czy taki styl wpisuje się w klimat stworzony przez nas gry. Postacie nie zadające obrażeń są lubiane przez niektórych graczy. Ja lubię grać bardzo Monkiem, spoko, ale nie wszystkich. No wiadomo, ludzie lubią niektórzy zadawać DPS, ja lubię pomagać, tak? Ostatecznie stwierdziliśmy, że takie wyjątkowe sposoby na rozgrywkę są potrzebne i nie chcemy odebrać przyjemności tym, którzy je lubią.
Postanowiliśmy też jednak, że nie będziemy tworzyć rozwiązań udostępniających więcej takich konfiguracji. Znaczy, że nie będzie nowych Z-Barbów, Z-Monków, Z-Demon Hunterów. Nie będą tego zmieniać, tak? To znaczy, że zostaniemy już z Barbem i z Monkiem na supportach. I z Necro. Naszym głównym celem jest projektowanie nowych mocy i zestawów, które otworzą drogę do całkowicie nowych konfiguracji w grze jednoosobowej lub wieloosobowej oraz przedmiotów wspierających umiejętności poszczególnych. Zgodnie z oczekiwaniami graczy. Bez względu na to, czy wprowadzimy do gry społeczności, zawsze znajdzie nieprzewidziane przez nas połączenia i najczęściej nie możemy się już doczekać, kiedy tak się stanie. No wiadomo, oni coś wprowadzą, a ludzie i tak zrobią swoje i znajdą całkowicie inne możliwości, niż oni w ogóle, projektanci, mogli sobie kiedykolwiek wymarzyć, że tak można, tak? Ludzi jest dużo więcej niż projektantów i ludzie zawsze znajdą inny sposób. Jeżeli chodzi o Z-Necro, czy Z-Barba, w ogóle postacie supportów, okej, nie wprowadzą żadnych nowych. No to Blizzard, jedna rzecz. Zróbcie tak, aby każda klasa, nie tylko Barb i Monk, mogli supportować. Aby Demon Hunter mógł supportować, aby Łowca Demonów, Łowca Demonów, Witch Doctor, Szaman mógł supportować, aby Czarownica mogła supportować, tak? Podnieście, bo mają defensywne umiejętności, które mogą pomóc w grupie. Pozmieniajcie je tak, jeżeli nie chcecie wprowadzać nowych, nie ma problemu. Pozmieniajcie inne tak, aby każda klasa mogła być supportem. I żeby to było mniej więcej zbalansowane. Ok, przejdźmy dalej. Kreatywna mechanika gry i animacje. Z biegiem czasu dały o sobie znać nieco kłopotliwe style rozgrywki, wynikające z głównie z kreatywnego używania mechaniki migawek, snapshotting, lub możliwości przerywania animacji umiejętności. O co z tym chodzi? To znaczy, że na przykład krzyżowiec w momencie, kiedy rzuca sobie pięść niebios, może tą animację anulować i zacząć uderzać od razu. I to bardzo pomaga. W tej chwili tak jest. Powiem, że łączy się to, ta ich kreatywna, tak, mechanika gry, łączy się z makro. No bo ludzie używają makro. Makro klika 4 razy szybciej niż ty w ogóle potrafisz. Czy ktokolwiek z nas potrafi, bo łapie praktycznie każdą klatkę na sekundę. I dlatego ta kreatywna mechanika gry zostanie w pewien sposób zlikwidowana. I bardzo dobrze. Nie będzie makro, ale przejdźmy dalej. Zakłóca to nasze prace nad balansem gry i utrudnia zmianę efektywności oraz przedmiotów bez nadmiernego osłabienia danej klasy w sytuacjach, gdy takie metody nie są używane. To znaczy, że jeżeli ktoś używa makro, a oni znerfią to za mocno, to do ludzi, którzy nie używają makro, będą poszkodowani. Zgadzam się, patrzcie, czarownicy z bazuką, dokładnie, konfiguracją nadużywającym przerywania animacji. Chcemy wprowadzić zmiany wyrównujące balans zaburzonych przez te konfiguracje, nie osłabiając innych klas. Jak więc do tego podejść, to będzie jedno z bardziej żmudnych zadań, które nas czekają, a do tego cały czas pojawiają się nowe sztuczki odkrywane przez eksperymentujących graczy. Przede wszystkim zamierzamy wyłączyć możliwość przerywania animacji niektórych umiejętności. Ok, spoko, to jest spoko. Krzyżowiec jest chyba najlepszym, choć nie jedynym przykładem stosowania takiej sztuczki. Jednak przy jej unieszkodliwieniu postaramy się nie osłabić żadnej z klas. Pracując nad rozwiązaniem tej kwestii, będziemy też przyglądać się innym obszarom gry, w którym podobna mechanika może niekorzystnie wpłynąć na rozgrywkę. I podejmiemy stosowne działania. Ok. Tego artykuł wynika, że tak, bazuka dostanie prawdopodobnie nerfa. Nie będzie można przerywać animacji. To znaczy, że niektóre umiejętności trzeba będzie wykonywać jedna po drugiej, tak? I to jest bardzo dobra wiadomość. To jest bardzo dobra wiadomość, bo się skończy makro. Autoklikery i te inne programy, które się używają, to się po prostu skończy, tak? Wtedy będzie wiedzieć, że gra człowiek, a że nie gra program. I to jest bardzo dobre. To jest na plus. Please, spoko. Ok, moje podsumowanie tego blogu jest takie,
Będzie dużo zmian. Dużo zmian na plus. Jak one wyjdą, zobaczymy. Ja już się nie mogę doczekać PST. Jeżeli macie jakieś pytania, to oni tutaj oczywiście czekają na nasze odpowiedzi, tak? Możecie je pisać u mnie tutaj na pod filmem, bądź też generalnie pod tym postem. Oni na pewno będą brali to pod uwagę. Ostatnio Blizz słucha nas coraz częściej. Bardzo często biorą pod uwagę nasze zdanie, czyli graczy. Także zachęcam do komentowania. Na tą chwilę to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam na live stream od poniedziałku do piątku po 18. Zapraszam do subskrypcji kanału YouTube i do obserwowania mnie na Twitch TV. Na chwilę obecną dziękuję bardzo. Piszcie w komentarzach, co Wy myślicie o tym. Okay? I do zobaczenia i do usłyszenia. Trzymajcie się. Elo!